Poświęcony pedofilii w kościele film Tylko nie mów nikomu autorstwa Tomasza Sokielskiego bije w internecie rekordy popularności. Dokument w ciągu zaledwie 2 dni obejrzano już ponad 7,5 miliona razy. Po emisji filmu głos w sprawie zabrał prymas Polski, który przeprosił ofiary skrzywdzone przez księży pedofilii i zapowiedział reakcję polskiego kościoła. Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi kościoła. Jako delegat Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc osobom skrzywdzonym. W produkcji braci Sekielskich omawiany jest m.in. wątek z archidiecezji wrocławskiej. Chodzi o sprawę byłego już księdza Pawła K., który w 2005 roku został zatrzymany przez policję w związku ze składaniem pedofilskich propozycji oraz posiadaniem pornografii dziecięcej. Autorzy dokumentu twierdzą, że wrocławska kuria, wiedząc o przewinieniach księdza K., postanowiła przenieść go do diecezji bydgoskiej, gdzie został katechetą i nadal miał molestować chłopców. Ksiądz K. często zabierał nas do kina. Wiele razy, siedząc obok mnie, przez cały seans głaskał mnie po udzie, tak z przerwami, delikatnie. Każdego, przy którym akurat siedział, łapał za kolano, głaskał po nodze. W 2009 roku ksiądz K. wrócił do Wrocławia. 3 lata później został zatrzymany przez policję po tym, jak w jednym z wrocławskich hoteli dopuścił się do gwałtu na nieletnim. Wrocławska kuria zapewnia, że na wszelkie doniesienia o czynach księdza reagowała zgodnie z procedurami i przepisami prawa. Jako archidiecezja wrocławska postępowaliśmy zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym i prawem cywilnym. W dokumencie Sekielskiego pada zarzut, że Paweł K. wciąż jest księdzem. Rzecznik wrocławskiej kurii dementuje jednak tę informację. Nie tak jak usłyszeliśmy w filmie, nie jest już księdzem. Proces kanoniczny wobec niego został zakończony i wydany został wyrok wydalenia go ze stanu duchownego. Ksiądz Rafał Kowalski tłumaczy, że Stolica Apostolska sprawą duchownego zajęła się zaraz po tym, gdy został zatrzymany. Procedura jest taka, że jeżeli równolegle toczy się proces w sądzie cywilnym, to dochodzenie kanoniczne na ten czas zostaje zawieszone i czekaliśmy 3 lata, aż ta sprawa zakończyła się przed sądem cywilnym. Wyrok wydalający Pawła K. ze stanu duchownego zapadł przed ostatnimi świętami wielkanocnymi. To najwyższa kara, jaką w kościele katolickim może usłyszeć osoba duchowna. Paweł K. został skazany również przez sąd świecki. Obecnie odsiaduje w więzieniu wyrok 7 lat pozbawienia wolności.